Cześć, witajcie ponownie i witam, dzień dobry tych, którzy są jako nowi, nie mieli jeszcze okazji mnie poznać. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się taką pierdołą, błahostką, drobną sprawą, która ma bardzo duże znaczenie, bardzo wielkie znaczenie i bardzo dużo ludzi się z tym boryka, a mianowicie, co poruszymy dzisiaj? Stukanie w trysku, tłuczenie się w trysku, czy jakbyśmy to chcieli, słuchajcie, zinterpretować jeszcze inaczej. Cykanie, pykanie, bicie, nie wiem, różnie, tłuczenie się silnika. Kiedy? Kiedy, słuchajcie, co? Kiedy ktoś na przykład nic nie robił, zdjął sobie klawiaturę, czy pokrywę klawiatury, wymienił wtryski i nagle okazuje się, że wtrysk zaczął mu stukać, co zaraz wyprostuje, co znaczy stukać, bądź po prostu zrobił co? Wykręcił sobie wtryski, wyczyścił je, bądź nie czyścił, uszczelnił, wymienił uszczelniacze, bo coś ciekło, czy coś zrobił remont silnika, po czym złożył ten silnik, czy jakakolwiek jeszcze inna okoliczność, która mogłaby się zdarzyć, ale po której nastąpiło, jak to potocznie mówią, wtrysk się tłucze. Otóż słuchajcie, pierwsze małe sprostowanie dla każdego. Wtrysk się tłucze to jest pojęcie względne, bo musicie wierzyć jedno. Gdyby się wtrysk tłukł, to pewnie by się rozsypał. Wtrysk pracuje przy kilkuset barach, czyli gdyby tam jakaśkolwiek nastąpiła, nie wiem, nieszczelność, bądź powiedzmy mechanicznie coś by pracowało na tyle dużo, że on by się tłukł, to wierzcie mi, że na pewno by go rozdarło. Natomiast no potocznie każdy mówi i używa takiego słowa, wtrysk się tłucze. No niech tak zostanie, ale to słuchajcie, nie jest tak do końca. Wtrysk się nie tłucze, natomiast powstaje spalanie stukowe. Spalanie stukowe. Jak to się ma, jak to zrozumieć, o co gościowi chodzi, co on w ogóle tłumaczy. Więc tak, spalanie stukowe powstaje kiedy? Kiedy następuje praca silnika, czyli w momencie, gdy tłok nasz tu przygotowany, umyty, wyczyszczony, widzicie, kiedy tłok nasz leci do góry, nie mam całego wtrysku, bo nie było konieczności, następuje dawka, czyli wtryskanie, wciśnięcie tego paliwa tutaj w kocioł, następuje strzał, czyli odpalenie i wtedy my słyszymy to wielkie huk, strzał. Czasem może się okazać, że ten strzał nastąpił za wcześnie, za późno i tak dalej. Końcówka różna może być, czy taka, czy powiedzmy, słuchajcie, może być końcówka taka, jakakolwiek, tu jest z przekładką akurat. Natomiast następuje stuk, puk, ale to nie jest tak, że ten wtrysk się tłucze, jak to potocznie się mówi. Mimo że iglica nasza pracuje we wtrysku, zaraz może mi się uda wyjąć, czy mi się nie uda, wierzcie mi, że jak się coś chce, to się nie da, nie? No i się nie dało, nie? No ale dobra, zmienimy w takim układzie wtrysk, wyciągniemy jakiegoś tu cudownego firada, którego kiedyś poruszaliśmy, no i co? Nasza iglica jest, pracuje. Ona pracuje. Czy ona może stukać? Może stukać. Delikatne stukanie może być, ale duże stukanie, tłuczenie się takie wręcz, to nie, słuchajcie, nie jest tłuczeniem się tego wtrysku. On będzie stukał. Wtrysk może stukać, tego się nie da uniknąć, bo to jest jego taka praca. Jeżeli on już jest wyklepany, bądź powiedzmy te prądy sterujące, prądy sterujące, no właśnie, jak jestem tu przy tym, to od razu powiem, są za duże, ale to są prądy gdzie? W układach common raila, czyli w nowych systemach, w których jest paliwo na listwie, każdy wtrysk dostaje to samo ciśnienie, a sterowanie mamy cewką. Czy cewka się może tłuc? Może słychać być pracę tego zaworka, który jest unoszony, ale nie do tego dzisiaj mam nawiązać sprawę. Więc tak. Zdarza się czasem, że ktoś wyciągał wtryski. No i więc słuchajcie, jaka jest rzecz. Każdy wtrysk ma swoją komorę. Już pominę kwestię, że może się zdarzyć sytuacja taka, że ktoś wtrysk założył nie ten, gdzie potrzeba.
czyli nie ten, przyjmijmy, 1, 2, 3, 4 są wtryski i ktoś sobie zamienił pierwszy z drugim, bądź trzeci z czwartym i tak dalej, i tak dalej. Więc tu już jego adaptacja jest inna, czyli ta praca stukowa będzie już inna, dopóki on sobie adaptacji nie zrobi. Ale do czego zmierzam? Sytuacja wygląda w ten sposób. Robiłem doświadczenia, żeby wam to wytłumaczyć, wyprostować, bo bardzo dużo widzę ludzi, boryka się z tym tematem. No i słuchajcie, jaka jest rzecz. Jak dobrze spostrzeżecie tutaj jedną rzecz, która jest bardzo dobrze widoczna na tym tłoku i na tym mi właśnie zależało, żeby wam to pokazać. Każdy wtrysk ma tutaj w locie dyszę. Myślę, że nie będę wam tłumaczył, bo wy to już powinniście wiedzieć, bo przyjmijmy, że jesteście już poza przedszkolem. Czyli każdy ma dyszę, wtryskuje sobie paliwo. Ich oczywiście gołym okiem nie widać, musielibyśmy wziąć mikroskop, żeby zobaczyć, jak wyglądają tak ładnie, bądź lupę, szkło powiększające, ale nie musimy tego robić. Na wyczyszczonym gołym tłoku, który jest z jakiegoś tutaj, jak się nie mylę, koreańca, widzimy, ile mamy otworów tutaj, zobaczcie. No właśnie, zaczynamy liczyć? Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdarza się, że czasem w jakimś wtrysku jest 6. Tutaj akurat mamy 7, żeby ta praca była łagodniejsza. Tłok jest wykonany w sposób taki bardziej owalny. Tutaj bardziej ta praca, żeby była taka nieodczuwalna, mniej stukająca, ale to nie do tego teraz zmierzam. Więc słuchajcie, co się zdarza? Kiedy my wymieniamy wtrysk, pierwsza podstawowa rzecz. My nie jesteśmy w stanie wtrysku założyć przekręconego o na przykład 180 stopni. No oczywiście, że nie. Być może się gdzieś tam da, ale raczej jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że wewnątrz mamy kanaliki. Tutaj nie wiem, czy to widać. Są kanaliki, które naprowadzają wtrysk i on tak wtrysk wchodzi. Ale zdarza się tak, że we wtrysku jest na przykład łapka, która ten wtrysk dociska. No i ja wam wytłumaczę pewną rzecz. Przyjmijmy, że to jest nasz wtrysk. Przyjmijmy. Jeszcze, żeby chciał stać, nie? Będzie stał? Nie będzie stał. No, dobra. Tutaj stanie. Nieważne, nie musi. Więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Jest łapka, która ten wtryskiwacz dociska i trzyma. Ale zdarza się rzecz jaka, że ta łapka nie jest na tyle dopasowana idealnie, bo nikt tego idealnie robić nie musi, bo ona ma zadanie trzymać wtrysk, a nie kalibrować go. I rzecz jest jaka. Może się okazać, że my wtrysk, tak jak widzicie, ja w tym momencie przekręcam tutaj i to naprawdę każdy to bagatelizuje, a wierzcie mi, że to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Każdy wtrysk, jak zobaczycie, przyjmijmy, że to mam łapkę, która trzyma ten wtrysk, ja mogę sobie obracać. Jeżeli ja obracam, to znaczy, że zmieniam ułożenie tego wtrysku. Co przekłada się na chłopski język tak. Wtrysk zamontowany był tak. Oddalimy troszkę, poproszę, o tak. Wtrysk mamy oddalony i ten wtrysk, no nie oddalony, tylko obiektyw oddalony. Wtrysk mieliśmy zamontowany tak i on wtryskiwał sobie w tych punktach, przyjmijmy założenie, że ten wtrysk pracował na tym tłoku i on wtryskiwał sobie dokładnie centralnie te punkty, które tutaj są, ale zdarzyła się sytuacja taka, że my ten wtrysk założyliśmy przestawiony o powiedzmy milimetr, półtora, jest to możliwe, jest to dopuszczalne, bo ktoś go dociąga, a później dopiero rurkę bierze na siłę, która się podda, bo się wygnie. Nie sugeruje się tym, jak ona była wygięta. I wtedy co następuje? Następuje najnormalniej w życiu przekręcenie względem osi tutaj, przekręcenie o jakiś tam kąt tych otworków do wtryskiwania paliwa. No i teraz tak. Co gościu gadasz, dlaczego wtrysk się w takim układzie tłucze? To mówimy potocznie tłucze, bo to nie wtrysk się tłucze. Tak jak wiecie już, nie wtrysk się tłucze. Natomiast co następuje? Tu na starym wtłoku, który już popracował sobie trochę, jak wyciągniemy go takiego czystego z
czystego takiego, w sensie czystego, niemytego z silnika, czyli czysty jest bez jakichś tam zabiegów, to on będzie miał na sobie nagar. No i sytuacja jest taka. Ten nagar, który będzie zgromadzony, w jaki sposób został już przez komputer nasz rozpoznany na podstawie czujnika spalania stukowego i został wtrysk dopasowany już do tego spalania. Ale on został oczywiście uciszony, ale w momencie, gdy my tego przekręcimy, to następuje wtryskiwanie paliwa nie w punktach tych, w których tutaj było, tylko jesteśmy przestawieni o na przykład, powiedzmy, tutaj dla nas 2 mm, a tu się okaże, że znajdujemy się już w połowie. Czyli sytuacja w tym momencie wygląda w ten sposób, że wtryskujemy paliwo nie w punkty, które są gładkie, wypalone już przez pracę silnika, tylko w punkty, na których został zgromadzony nagar. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Kolejna sprawa jest bardzo ważna taka. Ci, którzy robią silniki, wiedzą. Ci, którzy nie robią, nie wiedzą, ale będą wiedzieli. W każdym cylindrze jest coś takiego, jak wiecie, jak wygląda cylinder, że cylinder ma wymiary okrągłe. No tak, słuchajcie, dla nas jest cylinder okrągły. Jak my go złapiemy, popatrzymy na niego, no jest idealnie okrągły. Ale rzecz jest jaka. Zasięgnijcie informacji, cylinder po pewnym czasie pracy, dłuższej pracy, zawsze zacznie robić się delikatnie jajowaty. Będzie miał jakiś odchył w granicach tam, powiedzmy, tolerancji bądź już nietolerancji, że się mieści. I w ten sposób, słuchajcie, jest tłok. Więc ja wam nie będę tłumaczył, ale wiecie, że on pracuje tak. Ale to nie jest do końca tak, że on pracuje tak. Dlatego, że on zawsze ma tendencję pracowania na boki. Dlaczego? Dlatego, że korbowód pociąga go wałem w którąś stronę i w ten sposób po jakimś tam dłuższym czasie pracy z cylindra zaczyna się robić owal, a nie już idealny otwór. No i to też do czego zmierzam. Tłok nasz, jeżeli pracuje tak, on dostaje według producenta ustalone już bardzo mocno przez sztab ludzi zaprojektowane otworki, by wykalibrować tak wtryskiwanie paliwa na tłoku, żeby nie powstawało żadne stukanie, żeby ta praca była w miarę delikatna, ładna. Jakbyśmy nawet tak chcieli się tutaj skupić i zobaczyć, to tak jak go ustawię tak względem korbowodu ładnie. O, to zobaczcie. Tak, dokładnie, tak, dokładnie tak. Korbowód jest teraz ustawiony prosto. Mamy to dwa otworki, otworek, dwa i to są otwory symetrycznie rozstawione, a nie są w jakiś tak sposób dane przypadkowo. No i później, co się dzieje? Jeżeli my wtrysk nasz założymy, to jest rzecz jaka, że to paliwo nie jest wtryskiwane tak, jak tutaj jest wtryskiwane, tylko jest delikatnie przestawione i nasz tłok dostaje wariacji. Dlaczego? Dlatego, że jego nagar, który jest tutaj, uniemożliwia mu ładne spalanie, tak jak to było do tej pory, i następuje spalenie troszeczkę inne, takie bardziej stukowe. To jeśli chodzi o kwestię, dlaczego tak się dzieje, jeśli chodzi o kwestię tutaj delikatnego kąta. Ale poruszymy teraz kwestię drugą, bardzo banalną, taką pierdołę. Jak ktoś chce oglądać dalej film, to zapraszam. Jeżeli ktoś nie chce oglądać, to niech nie daje łapki w dół, tylko łapkę do góry, że się mu chociaż coś spodobało, chociaż mówię, nie? Bo jak się do końca wytrwa, no to wiadomo, to wtedy już liczę na tą łapeczkę na 100%, nie? Dobra, ale co? Lecimy dalej. Końcówka, wtrysk mamy poruszony. Teraz poruszymy drugą kwestię. Ktoś ma silnik, ktoś ma idealną łapkę, która pasuje idealnie, trzyma wtrysk, zamontowany został dokładnie, idealnie tak samo, jak powinien zostać, czyli jego punkty tutaj wtryskiwania paliwa są dokładnie takie, jakie być powinny. Ale co się robi przy wymianie wtrysku? No właśnie. No i teraz zaskoczę niektórych, bo będę musiał, ale wiem, że niektórzy z takiej wiedzy korzystają.
i chwała za to. Troszkę uszkodzona, nieważne. Co tutaj mamy? No, czy ktoś może powiedzieć i podpowiedzieć, co tu mamy? No właśnie, ten pan już tam jeden powiedział. Podkładki pod wtrysk. No i teraz słuchajcie, jaka jest sprawa. Tu mamy podkładki pod wtrysk. Każdy, wymieniając czy wykręcając wtrysk, zakładając nowy, stara się założyć nowe podkładki. No i rzecz jest jaka. Podkładki są wykonane ze stopu miękkiego. Są z miedzi. Ale jaka jest rzecz? Nie wszyscy zdają sobie sprawę, oprócz niektórych punktów widzę, z którymi mam współpracę taką dosyć fajną. Pytają i wnikają, jaka podkładka. Więc je popatrzcie. Nie interesuje nas średnica zewnętrzna, bo w zależności od tego, jaki jest wtryskiwacz, jaka jest komora tam na dole w głowicy, taka jest średnica. No i tak jak widzicie, one są tutaj 15,2, 15, 14,8, 15,2, 13,2. No właśnie. I tu jest cały pic i cała zagadka. Dlaczego po wymianie wtrysku, czy wyciągnięciu i włożeniu tego wtrysku na nowo, przykręceniu, następuje stłukanie i tuczenie? Ale słuchajcie, poczekajcie chwilę, muszę się napić kawy, nie? Jak chcecie, to też sobie zapłaszcie. No, dobra czarna parzona, słuchajcie, pomaga na wszystko. Szczególnie jak ma kto zrobić, podać, powiem wam, kurde, mistrzostwo. Także możecie poprosić kogoś, albo włączcie sobie ekspresik, jak i zapaszcie sobie kawę. Możemy zrobić przerwę, a jak nie robimy przerwy, to lecimy dalej. Ale słuchajcie, do czego teraz zmierzam? Tu mamy podkładkę, na przykład. Jak widzicie, grubość podkładki 2,8 mm. Lecimy następną, ta może być 3 mm, widzicie, jest trójeczka. Lecimy dalej. Podkładka oczywiście, która ma tą samą średnicę wewnętrzną, 6,9. No tu jest 7,3, jakaś tam mała tolerancja, ale to jest do tego samego wtrysku. Natomiast rzecz jest jaka. Tam mieliśmy ile? Trójeczka na przykład, nie? Powiedzmy, chyba złapałem gdzieś tam w jakimś kulawym miejscu, 2,8 dokładnie, to jest ten wymiar, który był. No i teraz słuchajcie, mamy podkładkę kolejną, która pasuje grubości 1,5. No właśnie, 1,5. Lecimy następną. Następna ma grubość 1,3. Lecimy następną. 1,4. No i teraz jak widzicie, wysypałem tu parę podkładek, które można zamontować na jeden wtrysk. Nie montujemy je co prawda na jeden wtrysk wszystkich naraz, ale wymieniając podkładkę, czy wymieniając wtryskiwacz, wymieniamy podkładkę, bo przyjmujemy założenie, że ona się wygniotła, że ona się zabrudziła i tak dalej. No ale co się dzieje? Taka podkładka, ona się z czasem wygniata. Jak się wygniata, co się dzieje? Następuje obniżenie końcówki wtryskiwacza i ten wtrysk zostaje w ten sposób zaadoptowany i sobie pracuje. Co wam tu więcej powiedzieć? Żebyście to tak mogli ładnie zrozumieć, rzecz jest jaka. Mówiliśmy już o tym sztabie ludzi, którzy projektowali wtrysk. Ale do czego zmierzam? To wtrysk, ile wystaje z głowicy względem tłoka, jest bardzo ważne i ma bardzo ważny argument na pracę stukową tego właśnie wtrysku, tego cylindra, tego garu, czy jak tam przyjmujemy. Natomiast rzecz jest jaka. Jeżeli my z podkładki takiej, która miała wysokość 3 mm, nagle zakładamy podkładkę, no taką jaką mamy, bo przecież ona musi tylko uszczelnić, nie? Mamy podkładkę 1,4, no i ją zakładamy, to zlatujemy o 1,6 mm głębiej. No i w tym momencie co się dzieje? Nasz tłok dostał prawie o 1,5 mm, czy o 1,6 mm
niżej końcówkę wtryskiwacza. A przekłada się to tak, że jak jest spalanie w komorze, to bardzo mocno jest wyliczone, wykalkulowane, łącznie z tym, jaką podkładkę dajemy pod głowicę. Ta wysokość powinna być stała, a nie może być tak, że jest nagle zmieniona. Bo my, zmieniając tą podkładkę, zmieniamy końcówkę, która się na przykład podwyższa, czyli już to spalanie, ta komora spalania jest inna, bądź się obniża i następuje jeszcze inna. Także widzicie, ile wpływu jest przy drobnej wymianie wtrysku. Ja nie mówię zregenerowaniu i wymianie na nowy wtrysk, tylko o kwestii, że ktoś wymienił wtryskiwacz cały, kompletny, czy powiedzmy nie wymienił, wyciągnął, bo robił kapitalkę silnika, z powrotem założył w te same punkty i wtrysk zaczął się tłuc. Niech będzie, że on się tłucze, niech przyjmiemy to założenie, żebyśmy rozumieli, wtrysk się tłucze, choć wiecie, że on już się nie tłucze. Jest tylko z niego spalanie stukowe. Także musicie wiedzieć, podkładka ma bardzo duże znaczenie, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek wymieniali wtryski, to warto jest zasięgnąć informacji, jakie podkładki powinny być zastosowane do tego pojazdu, bądź jakie były. I tu teraz Wam powiem jedną rzecz. Jak na razie na rynku muszę bardzo pochwalić producentów Forda, którzy jako jedyni chyba na rynku, nie wiem czy jeszcze ktoś, jeżeli jest jakiś inny producent, piszcie to w komentarzach, bo też chciałbym to wiedzieć, zaprojektował podkładki stalowe. A dlaczego stalowe? A no właśnie po to, żeby nie zmieniała się po dociśnięciu wtrysku, czyli po wkręceniu go odpowiednią siłą w głowicę. Nie poruszam tematu jaką, bo każdy pojazd ma inną siłę do kręcania wtrysku, żeby się nie zmieniała wysokość końcówki wtryskiwacza względem tłoka, żeby to spalanie następowało tak, jak producent to przewidział, a nie jak my byśmy chcieli. I wtedy, czy my tą podkładkę wyciągniemy, czy my ją ładnie umyjemy, założymy z powrotem, bo tak się też da zakładać, jeżeli ona jest nieuszkodzona i wysokość wtrysku się nie zmienia, spalanie się nie zmienia. Także gratuluję, naprawdę mistrzostwo. A jeżeli są jeszcze jacyś inni producenci, to będę im gratulował, jeżeli będę o nich wiedział. Także słuchajcie, mamy małe sprostowanie, wytłumaczenie, kiedy wtrysk może się tłuc, kiedy to spalanie stukowe powstaje. Bardzo takie dla nas drażniące. A czy ono się uspokoi? Każdy wtrysk ma według mapy adaptację, czyli przyuczanie od nowa, ale będzie potrzebował do tego czasu. Ale nie poruszam tego. Jeżeli chcecie, interesuje Was filmik na temat tego. Jest u mnie adaptacja na którymś tam kanale odnośnie napraw diesla. Więc jak chcecie, to sobie przeglądnijcie, to będziecie wiedzieli. Korekcje, adaptacje, taki filmik się nazywa. A Wy już wiecie tutaj, co ma bardzo duży wpływ na naszą pracę. Także jak filmik się podobał, liczę na tą łapeczkę w górę, choć naprawdę ludzie, słuchajcie, nie chcą dawać tych łapek. Nie wiem dlaczego. Jak się nie podobał, no to nie dajcie tej łapki, słuchajcie, ujemnej. No zrozumcie to, że człowiek się musiał nagadać, przygotować. Uszanujcie to chociaż, Holender, no. A jak chcecie, zasubskrybujcie kanał, przekonacie się, że to nie boli, a informacje dostaniecie nowe na żywo. Także co, łyk kawy. Podziękował za stracony czas. No i zapraszam na jakieś inne filmiki. Macie problemy, piszcie. Będziemy się starali porozumiewać, rozgryzać, co w tych dieslach boli, co ewentualnie może mieć jakiś tam wpływ. No, robimy sobie doktorat i dzielimy się tą wiedzą. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!